Szymon, wchodzimy na szczyt, jeden z bardziej znanych szczytów w Gdańsku, ten górujący nad całym miastem. Ty na swój szczyt młodzieżowej kariery wszedłeś parę dni temu. Mistrzostwo Świata Juniorów. Więcej już jako nastolatek nie wygrasz. No można tak powiedzieć, że to jest mój największy sukces na razie w mojej takiej, można powiedzieć, początkowej karierze. Na pewno juniorskiej już zakończonej. No jestem bardzo zadowolony. Było bardzo ciężko, żeby zdobyć to mistrzostwo. Na pewno było dużo aspektów poprzez moje trenowanie tutaj w Gdańsku. Na pewno dużo się rozwinąłem u trenera Anastasiego, gdzie naprawdę to jest bardzo dobry trener. Mówisz, że nie było łatwo, mówiąc o całej swojej siatkarskiej drodze do tej pory, ale nie było też łatwo w samych Czechach. Tam nikt wam tego złota za darmo nie dał, trzeba się było namęczyć, często w tiebreakach. Było bardzo ciężko, był naprawdę moim zdaniem wyrównany poziom, jeżeli chodzi o całe te mistrzostwa. Bardzo się męczyliśmy z Iranem, jeszcze grając w grupie. To był naprawdę wymagający przeciwnik, gdzie musieliśmy się bardzo przygotować i nastawić psychicznie na nich. Był też moim zdaniem najtrudniejszym meczem na tym turnieju mecz z Brazylią, półfinał, gdzie naprawdę przyjmujący tam w Brazylii zagrali naprawdę szlema. Czy atakujący naprawdę wysoki poziom, było bardzo ciężko zdobyć ten medal. No właśnie, wspomniałeś o tych dwóch meczach, też chciałem właśnie o te dwa mecze zapytać. Co się stało w meczu z Iranem? Co to była za aferka, o której mówiła cała Polska? Znaczy, to nie, może nie była jakaś duża aferka, ale no, mamy może jakieś, nie wiem, można powiedzieć, że się nie lubimy z Irańczykami na boisku i to widocznie jakoś zaiskrzyło potem pod koniec. No i dużej sensacji bym z tego nie robił, bo to wydaje mi się, że niech zostanie między nami a Irańczykami tam na boisku. No i Brazylia. Miałeś tam jeden swój moment w tym meczu taki, gdzie ludzie, jeśli nie słyszeli, to usłyszeli o Szymonie Jakubiszaku. No, wszedłem tam w tiebreaku i dałem chyba w czwartym secie odpocząć Bartkowi Kwolkowi, gdzie musiał chwilę odpocząć, żeby na tiebreaka wyszedł już w pełni sił, żeby wygrać i postawić mocne warunki Brazylii. Wydaje mi się, że dołożyłem cegiełkę do tego mistrzostwa i jestem naprawdę bardzo zadowolony. No i cieszymy się razem z drużyną, że mogliśmy osiągnąć taki sukces. Mamy taką swoją, można powiedzieć, pierwszą szóstkę. Ja byłem bardziej zawodnikiem od zmian, zadaniowo wchodziłem na blok, czy po prostu dać odpocząć, jak już był ktoś zmęczony. Może liczyłem na więcej, jestem zadowolony z tego złota. Wydaje mi się, że dołożyłem wszelkich starań, żeby pomóc drużynie. Dlatego nie żałuję, że grałem mniej lub więcej, po prostu jestem zadowolony z tego, co było. Jestem bardzo dumny właśnie z sukcesu Szymona, bo Szymon, 19-letni gdańszczanin, zdobywając złoty medal, wchodząc tak dynamicznie w swoją karierę sportową, staje się takim pozytywnym bohaterem dla innych młodych mężczyzn, którzy już ćwiczą, trenują siatkówkę, ale którzy też może się wahają, czy wytrwać, bo umówmy się, to też jest walka ze swoimi słabościami. Więc Szymon jest niezwykle motywacyjny, niezwykle taki wzorotwórczy, dlatego bardzo się cieszę, że Gdańsk polskiej siatkówce daje takiego fantastycznego zawodnika. Mistrzostwo Europy kadetów, Mistrzostwo Europy juniorów, Mistrzostwo Świata kadetów i teraz to brakujące złoto dla tej drużyny. Ty uczestniczyłeś tylko w dwóch tych imprezach. Niby to się tak wszystko łatwo mówi, fajnie wygrywa, ale mieliście presję przed tym turniejem, żeby to czwarte złoto koniecznie dołożyć do tego dorobku? Wydaje mi się, że była bardzo duża presja, a zwłaszcza, że zapewnialiśmy przed mistrzostwami, że jedziemy tylko po złoto, że tylko to się dla nas liczy, bo tak było, bo mamy bardzo wysokie cele, stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. No i też jesteśmy zadowoleni, że udało nam się to osiągnąć. Dobrze się szkoli w różnych miejscach na świecie, ale jednak to w ciągu tych 4 lat Polska była złotym medalistą we wszystkim, w czym startowała. Jaki był klucz do tego sukcesu tych waszych roczników? Wydaje mi się, że po prostu te nasze dwa roczniki, a głównie 9-7, zrobiły się, można powiedzieć, taką rodzinę, że po prostu każdy poszedł za siebie w ogień. No, duża agresja, bardzo dużo naskakiwaliśmy na przeciwników, może to dlatego nam, może nie powiem, że z łatwością, no ale było nam łatwiej po prostu wygrywać te spotkania.
Bartek Kwolek, Tomek Fornal, oni mają za sobą praktycznie pełen sezon rozegrany w Plus Lidze. Ty tych meczów, no jak na razie, nie zgromadziłeś za wiele. To też była ich przewaga? Wydaje mi się, że tak. No, oni są na pewno bardziej doświadczeni ode mnie. Też jak ja byłem w drugiej liceum, oni byli w trzeciej, to mieli cały sezon przegrany w pierwszej lidze, co na pewno im bardzo dużo dało, jeżeli chodzi o rozwinięcie się siatkarsko. Więc wydaje mi się, że byli na pewno bardziej doświadczeni ode mnie i może dlatego też trener na nich stawiał. Czyli powinieneś sobie postawić cel na kolejny sezon, żeby grać zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku. Tak, zależy czy mi zaufa na tyle trener Astazji, ale jestem dobrej myśli. Przed chwilą nagrywałeś zapowiedź Mistrzostwa Europy dla Gdańska. Przedstawiałeś się jako Szymon Jakubiszak, mistrz świata. Przechodzi ci to już tak na dużym luzie przez usta? Nie. Po prostu siatkarz powinien być skromny. Ja nie lubię tak o sobie mówić, ale chwilami to jest naprawdę przyjemne, ale też męczące. Po Mistrzostwie Europy wyróżniałeś się złotymi skarpetkami. Nie będzie z niego super. Nagraj jego skarpetki. Ma również Europy i ze złota skarpetki. Dlaczego ma szare? Ja mam szare, ma złote. Co sobie sprawisz po Mistrzostwie Świata? Złote majtki może, nie wiem. To zależy od kierownika, już nie wiem. Zależy, co dla mnie wymyśli. Szymon, ta framuga chyba już za nisko wisi jak na twoje warunki. Tak było od początku? Miałeś 2 metry, jak przyszedłeś tutaj w wieku 13 lat? Czy zdążyłeś coś urosnąć od tego czasu?